Z raportu Praca, Zdrowie, Ekonomia, a na perspektywę 2012-2016, tak jak i z poprzednich naszych analiz, wynika, że podstawowe problemy zdrowotne są związane ze stylem życia. To jest nieprawidłowy wskaźnik masy ciała, BMI. Więcej niż połowa osób pod naszą opieką ma nieprawidłowy wskaźnik masy ciała, nieprawidłowe poziomy cholesterolu czy nieprawidłowe ciśnienie tętnicze. Koszty choroby zależą od bardzo wielu czynników. Możemy powiedzieć, że to jest wielki worek, do którego wpadają koszty z różnych stron. W tej analizie jednak przyjęliśmy perspektywę pracodawcy, a zatem przyjęliśmy tylko dwie kategorie. Absencję chorobową jako konkretny, znany pracodawcy koszt i prezenteizm, czyli nieefektywną obecność w pracy, czyli zjawisko, kiedy osoba chora czy z dolegliwościami jest na stanowisku pracy, ale nie jest tak wydajna, jak mogłaby być, gdyby była zdrowa. Według raportu, który przygotował Medicover w tym roku, pokazujemy, że pracodawca średnio oszczędza 726 zł rocznie na każdego pracownika, który znajduje się pod opieką Medicover w ramach naszego modelu opieki. No i to jest tak naprawdę zwrot z tej inwestycji, którą poniesie pracodawca, decydując się na zakup takiej opieki. W skali całego kraju, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co pokazuje nasz raport, czyli oszczędność na jednego pracownika 726 zł w skali roku, jeśli pomnożymy to przez ilość czynnie zawodowo osób w Polsce, tak naprawdę uzyskujemy kwotę blisko 12 miliardów oszczędności, które bylibyśmy w stanie wygenerować w państwie, tylko dlatego, że zmienimy model opieki i zastosujemy taki, jaki jest stosowany w Medicover dla wszystkich pracowników zatrudnionych w polskiej gospodarce.